siemanko, tu Ale kanał, kolejna gadka szmatka, a przed wami Henio i... Seba! Witamy was z kolejnym tematem, dziś porozmawiamy sobie trochę o dzieciństwie. A dokładniej? O smakach dzieciństwa, zajawkach dzieciństwa, zabawkach w dzieciństwie, wszystkim co związane z dzieciństwem. No to tak mi się przypomniało, takie... Lubiłem takie, nie wiem jak to nazwać, na patelnię, co się podobno tam wrzucało na tłuszcz i to się takie pęczniało, takie co wyglądało troszeczkę jak opony takie, wiesz, ze szprychami. To kojarzysz to? Taki nie kojarzę taki. Czegoś takiego, kurde, ale... To było takie dobre, takie ciachło, ale kurde, ja to lubiłem na sucho wpierdzielać. To było ciachło, ale to było na słodko? To było, nie, to było takie słonawe. Słonawe. A jesteś w stanie wyszukać to gdzieś w necie i mi potem pokazać? Jak będę w stanie namierzyć, to podeślę, ale kurde, właśnie nie pamiętam, jak to się nazywa, wiesz, to było lata temu. Słuchaj, ale ja kojarzę coś takiego, takie prażynki, wiesz, takie... one miały taki kształt kratkowany, nie? No to mniej więcej coś podobnego. I to się wkładało do głębokiego tłuszczu. No, właśnie. I ty miałeś takie okrągłe, a ja takich okrągłych nie widziałem. No, na pewno kojarzę. A pewnie różne firmy różne kształty robiły. Z pewnością, a słuchaj, a kojarzysz takie chipsy? Ruffles paprykowe. Faluz Ruffles, reklama kiedyś, pewnie jeszcze w internecie jest coś takiego. To były świetne chipsy, nie? Nie wiem, czy pamiętacie te chipsy, dajcie znać w komentarzu, jakie wspomnienia macie z tymi chipsami. Kurde, to było naprawdę dobre smaki to były. No. A pamiętasz chipsy Chio? Chio. Baw się razem z Chio. Chio. To były karty z Dragon Balla. Słuchaj, miałem tego okurka. Tazosy. Przybywa nowa siła, siła Chio i Dragon Ball Z. Teraz w każdej oznaczonej paczce Chio znajdziesz jedną z 52 superkart Dragon Ball Z. To nie żarty, zbierz wszystkie karty, rośnij w siłę, szukaj w sklepach, wejdź na stronę. Tak. Słuchaj, miałem tego kupla w podstawówce. Dostał kieszonkowe tam od ojca, nie? No. Poszedł, słuchaj, do sklepiku szkolnego. Kupił chyba tam z 20 paczek tych Chio chipsów. Różne smaki, nie? Oczywiście 20 paczek chipsów, no nie zjadł, no nie? Więc zaczęło się od tego, że wiesz, po prostu wszystkie paczki pootwierał, powyjmował te karty Dragon Balla. Najlepsze jest to, że nie wiem, czy ty kiedyś tak miałeś, zdarzyły się podwójne i to był szok. A to właśnie najczęściej się zdarzały podwójne i to był problem. Ale czasami zdarzały się dwie inne. No wiesz, na tym to polegało, żeby mieć całą kolekcję podejrzewam zebrać, nie? A wiesz, a tutaj jak się zdublowało, to zakładaj, że się będziesz wymieniał z innymi. Zgadza się. Ale wracając do tematu, kumpel kupił te Chio chipsy, porozdawał tam kumplom, nie każdy chciał, o dziwo, nie? Wrzucił resztę paczek do kosza, ale chodziło o karty, nie? A propos jeszcze chipsów, to były Mistrzostwa Świata w Korei i w Japonii i były Cheetosy. No. Cheetosy, te piłki. A. Kojarzysz to? Ja. To było takie to było dobre. No, te zielone paczuszki, takie w małych paczuszkach, nie wiem, czekaj, ile to kosztowało kiedyś? Ile mogło kosztować chłopie. Taka paczka malutka? No teraz to ciężko powiedzieć. Bo to wiem, że maczugi były chyba po 30 czy 40 groszy. No, moja córka teraz z koleżankami wpierdziela Monster Munchy, nie? Monster Munchy, te duszki. Te takie duszki, no. Te duszki. Kiedy teraz narobili tych smaków dużo, nie wiem, ja jadłem, na pewno jadłem keczupowe, na pewno jadłem jakieś tam o smaku Coca-Coli. Pewno jadłem chipsy o smaku Coca-Coli. No, wiesz co, to było wstrętne, naprawdę, jeżeli chodzi o tam moje poczucie smaku, to mi bardzo nie smakowały. Były jakieś tam o smaku pizzy, mówię o tych chrupkach, które są teraz, nie, dostępne. Mm-hmm. Bo kiedyś to były tylko po prostu te duszki i tak naprawdę one miały smak original. No. Te solone. Wiesz takie... co... To są solone chrupki, oczywiście, to są solone chrupki, ale jak się było dzieckiem, to się myślało, że original to jest jakiś smak, wiesz? A pamiętasz, kiedyś były takie chipsy, teraz nie pamiętam jakie, ale normalne prawdziwe pieniądze podobno w środku były tam. Spotkałeś się z tym? Wiem, że były takie chipsy, że miałeś papierowe pieniądze i musiałeś znaleźć drugą połówkę tych chipsów. To były chyba Lejsy, bodajże. No w każdym razie słyszałem kiedyś taki właśnie anegdotę, która podobno jest prawdziwa, że jeden lekarz kupił tam w sklepiku szpitalnym ileś tam sztuk tych tam rzekomych z pieniędzmi i poszedł, i znaczy kupił, no pożyczył, nie? I poszedł pod rentgena sprawdzić, co jest w środku, nie?
Taki patent, nie? Aha, a potem sobie odsprzedawał, może traficie, nie? Ja wiem, ja wiem. A powiedz mi, bo mówiliśmy teraz sobie o chipsach, nie? No. A kojarzysz taki baton piknik? Teraz wiesz już na pikniku, to składnie kupamy pikniku. Cadbury piknik, przeżyj to sam. Kojarzę, brakuje mi, ale wiem, że podobno w Czechach są dostępne. Ja widziałem nawet w Polsce. A gdzie? Teraz mi gwoździa wbiłeś. No wiesz, moja żona usilnie szuka, żeby sobie przypomnieć smaki. Gdzieś widziałem batona piknik. Że żałuję, że bo to był jeden z ulubionych, nie? Jak widzieliście batona piknik, tam też dajcie nam znać, bo ja bym sobie zjadł takiego, no, opierdzieliłbym sobie takiego batona. On był w białej czekoladzie? Może na Allegro będzie. Tak, tak, tak. Wiesz, to tak trochę jak co ja pamiętam przez mgłę, to chyba trochę tak jak te jeżyki smakował. No, bardzo podobnie, no, nie? No. W każdym razie, no, ty jesteś starszy ode mnie, ty jesteś trochę inne pokolenie, nie? Ty miałeś inne smaki. Ty miałeś inne smaki, czy nie miałeś? Jak to było? Co to znaczy inne smaki? No, w sensie, smaki? Co kojarzysz sobie z dzieciństwa? Bo wiesz, bo no, między nami jest przynajmniej 10 lat różnicy, nie? No złe, no kiedyś, to pamiętam, że całym wydarzeniem było, jak się torcik Wydlowski dorwało, ale ten starego typu, nie? Bo te nowe to już jest sama chemia, nie? Tak samo Prince Polo, wiesz, w wersji tej złotka takiego pierwotnego, nie wiem czy kojarzysz, były takie, nie było szczelnie zamykane, tylko to było tak zapakowane, były takie złotko oczywiście, na tym były brązowe gwiazdki i Prince Polo było w takie coś na kształt ala ramy. Tak obrazowej nie, zrobione, nie? Nie kojarzę. To był kurde smak, kurde, powiem ci co zrobili właśnie te nowe. One się nie przyjęły i teraz są te nowe z dopiskiem Classic i one mają podobno smakować tak jak te stare, ale to jest podobno, nie? Podobno. A co miałeś jeszcze w dzieciństwie? O Jezu, no zdarzało się iść na hale po jakieś, wiesz, czekolady, nie? Takie tam, wiesz, szmuglowane przez małe ludki tam z Niemiec, nie? Tam jakieś tam Alpenliebe, jakieś. Aha. Tam takie, wiesz, kojarzy, takie z górami tam. Tak, takie, tak. Co tam było z takie, no czasem się te, jak się dorwało, o, gumy Donald. Załapałeś się? Gumę Donald kojarzę jeszcze. No. Miały, naklejki były w środku. Nie, tam były to komiksy. Ja tam były komiksy. A to ja miałem może, wiesz, jakąś nowszą wersję. No, ja pamiętam, że właśnie w Donaldzie miałeś komiksy, naklejki. Kurde, też były jeszcze jakieś, były z naklejkami, ale jeszcze pamiętam, że była guma, którą teraz niedawno w Biedronce widziałem, nazywa się Turbo. Turbo z samochodami. Dokładnie. I ja mam wrażenie, że te samochody się nie zmieniły od tego czasu, bo to już jest chyba trzecia generacja tych gum turbo. Bo wiem, że pierwsze to były chyba tam za czasów PRL. No. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Drugie to były, jak ja tam miałem, nie wiem, z 10 lat może. I teraz są te kolejne turbo. To, i cały czas moim zdaniem są te same samochody, nie? No ja nie wiem, mam takie wrażenie, one są tak, wiesz, futurystyczne. Dziwnie wyglądające te pojazdy niektóre, nie? Że naprawdę człowiekowi się wydaje, że no to są te same pojazdy, nie? Co w latach tam, nie wiem, 90. A co do gum? No. Center Shock? To ja już z kolei chyba nie kojarzę, wiesz? Bo nie tak... kojarzę. Musiałbym chyba opakowanie zobaczyć. Były bardzo, bardzo, bardzo kwaśne. W ogóle te takie... Ale takie kuleczki pamiętam. No, jeszcze, no to były te, co przegryzałeś i wylotywał ten kwaśny sok taki. Jo, ale... No, to... aż mi się teraz gęba kwasi, jak sobie położę tych cytrynowych. Nie. Ja jednak wolałem te klasyczne, wiesz, bo takie te okrągłe tak do mnie nie przemawiały. A pamiętasz tą gumę tylko dla odważnych? Tylko dla odważnych. Kurczę, kojarzę taką reklamę, chyba to było... Bumalum, tylko dla odważnych. I to była taka guma, która była o smaku chili. No tak, jak ktoś nie lubi ostrych potraw, to faktycznie dla odważnych. Pytanie ile osób w tym momencie jedzą tą gumę, się pociło na przykład, nie? Wiesz co, no ja byłem małym gzubem, nie? No. I tak naprawdę na mnie nie robiła wrażenia ta guma. Tylko z nazwy. W przeciwieństwie do, no kumpel poczęstował mnie lizakiem o smaku habanero.
No i to już była dla mnie tragedia na przykład, nie? I co, chociaż lubię mlekiem, mlekiem zapijałeś, jak to się zwykle robi? Wiesz co, nie, chwilę pomymlałem tę kulizaczkę i ci odpadł język. I wiesz, wyciągnąłem go, mówię, nie będę go jadł, nie? I tak po chwili, jak mi się zaczęło robić gorąco, wiesz, wody się napiłem, bo no pierwsza, co była pod ręką, nie? No tak. Jeżeli chodzi jeszcze o chrupki, wiesz, przypomniałem sobie, w Biedronce były takie chrupki piwne się nazywały. Nie miałem okazji. Ja, co to były za chrupki, nie? Co to były za chrupki? Ale no chyba były w ogóle o smaku piwa. No, o ile się nie mylę, lub były do piwa, ale to był taki dziwny smak, bo to nie było ani bekon, ani papryka. To było takie lekko gorzkawe, lekko słonawe. Nie wiem, dajcie znać, jeśli pamiętacie chrupki piwne. Błagam, dajcie znać, bo jak komuś mówię o tych chrupkach, to każdy mówi, że jej w ogóle nie pamięta, nie? To, to nie jest mój wymysł. Ale to można powiedzieć, że one tak chyba, tak jak te guma o smaku coli, tam koło coli nie stała, nie? No tak. Ale jeszcze, wiesz co, w ogóle te sieciowe chipsy Top Chips i smak keczupowy. Tak, dobre. Jeszcze pamiętam, taka paczka, wiesz, była biało-niebieska. No. Że był taki niebieski ten ketchup, wiesz, ten, ten niebieski ketchup, co ja gadam. No, paczka była barwnik. Niebieska, tak? No. A propos ketchupu w chipsach, to w ogóle Cheetosy z ketchupem. Pamiętasz, jak dodawali ketchupy trzy kolory? Były. Były, nie? A napoje? Jakie kojarzysz sobie napoje? Pamiętasz coś takiego, co się nazywało saturator? Pamiętam. No, to na przykład saturator, taka lemoniadka. To z czasów, jak jeszcze o higienie się trochę mniej mówiło. Tak? No ale wiesz, generalnie nawet w tych czasach jeszcze niektórzy ludzie mają takie saturatory. No ale ja mam na myśli, taki gościu stał, czy tam siedział, nie, przy takiej maszynce tego, na... Nie, na to tego nie kojarzę, ale wiem, że są na przykład, no wiesz, no samemu można sobie zgazować. Tak, ale właśnie chodzi o to, że w Gdyni jeszcze, jak mieszkałem za dzieciaka, to była taka akcja, że jak się szło na skwer Kościuszki, to tam na narożniku gościu podjeżdżał taką maszynką, nie? I tam był ten saturator, były te dwie szklaneczki, tam niby tam jakieś płukanko, takiej sprawy, to można było się napić lemoniatki takiej przysłowiowej, no to trochę przypominało częściowo taką, jak teraz możesz sobie kupić w tej, w Biedronce. Ja wiem, bo ciocia miała, u cioci się rozlewało w butle te orężatki Bambo. Ja nie wiem, jak to dokładnie określić, no nie czepiajcie się teraz. W każdym razie pozdrawiam ciocię. No. Także tak, w ogóle orężata Bambo, no tak, no wspomniałem o orężacie Bambo. A ja nie kojarzę nazwy Bambo, bo musiałbym ją zobaczyć. Już szklana butelka, orężada taka, wiesz, pomarańczowa czy tam. Znaczy ja pamiętam, że były takie wielkie, takie w kolorze brązowym te butelki były. Też zielonym były. Ale kurde, ja nie pamiętam, co na etykiecie było, ja tylko pamiętam zawartość. No ale to były świetne. Takie tam cytrynowe czy tam pomarańczowe, coś takiego tak, w smaku? Tak. Ja, to bez. A pamiętasz taki napój Lift? Był. A może nawet jeszcze. I kiedyś był w puszkach. Ja nie wiem, co się stało z tym napojem. Mi się wydaje, że to było od Coca-Cola Company. Tak kojarzę ten napis na etykiecie. I był gruszkowy Lift. Kurde, ale to było dobre. Ale potem wam powiem, że ten Lift, jak już był w takich dużych, dwulitrowych butlach i tak dalej, on chyba w ogóle, ta firma przeszła jakąś fuzję, mniejsza o to, to ten Lift już potem nie był taki dobry. On był już taki... mnóstwo takiego, takiej słodyczy, którą ciężko sprawić. Czyli chemia. No. No ale wiesz, powiem ci, że generalnie dużo z tego, co było w dzieciństwie, że tak powiem, firmy starały się utrzymać na rynku i pozmieniały pewne te receptury, tak, w taki sposób, że to ma niby być to samo, ale ostatecznie nie jest to samo. No, nie wiem, czy na przykład kojarzysz tak a propos podobnych receptur, nie, jaka była akcja jakiś czas temu odnośnie Torito, czy jakoś tak, kurna, kojarzysz te chipsy? Doritos, no, nie? No. I tam była taka akcja, że w Polsce był tam w składnikach ten olej ten palmowy, a za granicą nie było. A wiadomo, że olej palmowy jest rakotwórczy, a tam to coś tam nie jest i się wielkie halo zrobiło, nie? Nie wiem, jaki z tego skutek był na końcu, ale no po prostu, wiesz, to co jest za granicą znane pod tą samą nazwą, co w Polsce, niekoniecznie tak samo to musi dokładnie mieć, nie? Jest tak na przykład w przypadku doktora Peppera. Taki napój, jakby ktoś nie wiedział... Ala cola. Ala cola, no. Ja.
u nas jest taki, nie wiem, pod wiśnie, jakąś lukrecję, no nie wiem jak... Cherry Coke, coś takiego, nie? Nie, do koło Cherry Coke, słuchaj, koło Cherry Coke to nie stał jeszcze. Ale żaden napój. Ale w tę stronę bardziej. Żaden napój o smaku coli z wiśnią nie stał koło Cherry Coke. Naprawdę, nawet Coca-Cola o smaku sherry to jest tragedia, no, w porównaniu do Cherry Coke. No ale był przez, pamiętam przez jakiś czas Cherry Coke było dostępne na rynku, nie wiem co się z tym stało, bo to Coca-Cola wypuszczała w ogóle, nie? Tak? Tak, to była Coca-Cola. Tak. A, tak, no tak, I no w pewnym razie Cherry Coke zniknęło i kurna, i nie wiem co w to miejsce weszło. Ale za granicą chyba jest. No właśnie nie wiem. Nazwa była trochę nieprzekonywująca może dla dystrybutora. No bo w końcu Coke. No. No tak. No. I wszystko w temacie. Nie, jeszcze nie wszystko. Słuchaj, chciałem teraz pogadać o zajawkach z dzieciństwa. No. Miałeś Tamagotchi? No, miałem. I jak tam? Opiekowałeś się zwierzątką? Dużo ci zdechło zwierzątek? Wytłumaczmy niektórym, co to jest Tamagotchi w ogóle. Znaczy nie wiem, czy musimy tłumaczyć, bo to w tej chwili wraca, bo w tej chwili jest nowa generacja tego, ostatnio słyszałem. I teraz młode pokolenie ma takie możliwość kupienia sobie zabaweczki. W każdym razie to chodziło o to, że masz takie urządzonko i w środku hodujesz jajeczko, z którego się wykluwa kurczaczek, czy inna cholera. No i to... musisz to karmić, żeby to ci nie zdechło. Tak. Taki, nazwijmy to, wirtualne zwierzątko. No, można powiedzieć, że to jest, jest taka gierka w Google Play, nazywa się Pu. Chyba nie, Pu. Nie to jest kupa, chodzi o kupę, no, po prostu karmisz kupę, rozumiesz, opiekujesz się kupą. Serio? Naprawdę, no, jesteś ja taką. Ja pierdzielę. Ludzie nie wymyślą. Kończy. Co ludzie nie wymyślą. A jojo miałeś? Miałem. Nawet córce kupiłem jakiś czas temu. Nie? Wyczyniałeś tam te wygibasy? Nie, no to był ten pierwszy etap typu, że spadajesz i wraca, nie? I to już mi wystarczyło, nie? Może się uda pokazać takie wyczyny, żeby niektórzy zobaczyli sobie, jak to tam wyglądało. Nawet w Simpsonach swego czasu było ojojo. Wiem, że był taki, słuchaj, bo teraz przyszedł trend na hulajnogi, nie? No. Głównie elektryczne, no bo przecież teraz, wiesz, bez silnika to jest siara, nie? I to szybko znikło. Ty, ja pamiętam, że ja bardzo chciałem mieć hulajnogę, nikt mi nie chciał jej kupić i po miesiącu już nikt na niej nie jeździł. Ale co chcesz powiedzieć, że co zniknęło? Przynajmniej w Kościerzynie, o tak. Że co zniknęło, hulajnogi? Nie zniknęły, po prostu przeminął na nie trend po miesiącu bodajże. No, ja nie wiem, może źle pamiętam. Ale wiesz, z tymi trendami to jest tak trochę, że jedni to faktycznie robią dla trendu, a inni dlatego, żeby się szybciej przemieszczać. Nie no, ja nic nie mam do hulajnóg. No. To jest bardzo dobry środek i bardzo, wiesz, bardzo łatwo się na nim poruszać, tak? Bardzo ekonomiczny. No, fajnie się do autobusu. I też nie mam nic do elektrycznych silników, elektrycznych hulajnóg. Absolutnie nie, ale chodzi mi bardziej o taką kwestię, że kiedyś był taki trend na to i teraz to wróciło, wiesz, że wspomniałeś o tym, że Tamagotchi wraca, nie? Tak. No i ja mówię ci o tym, że w tej chwili wraca coś takiego. Jakby. To znaczy, ja tobie powiem z perspektywy Trójmiasta i z tego co wiem stolicy, że nie wiem, czy to jest 100%, tak, ale wiem, że swego czasu była akcja, że właśnie ci wszyscy tam pracujący w firmach tak dojeżdżali, żeby w korkach nie dojeżdżać, to sobie hulajnogi kupowali, wiesz, zanim weszła moda na elektryczne, nie? A te elektryczne to w tej chwili to wyparły, no bo wiadomo, że im się nie chce po prostu nogami machać, nie? No zgadza się, nie? A miałeś taką gierkę, że tam na przykład samochodzikami się mijałeś na drodze, albo, nie wiem, Tetrisa, wiesz? No to złe. Chłopie Tetrisa, no. To do dziś można kupić, nie? No oczywiście. Za 10 zł bodajże w takich... A za 10 zł to na serwisie aukcyjnym dostaniesz nawet tam chyba 1000 w jednym, czy coś takiego, nie? Takie coś a la Game Boy. To jest w ogóle co? Beka, nie? Że możesz mieć taką... Kiedyś to Pegasusa, musiałeś mieć tam telewizor i tak dalej, a teraz to wszystko przerzucone, wiesz, w jedno miejsce, nie? Mam Pegasusa, strzelałem do kaczek. Ale co, masz oryginalnego tam NES-a, czy SNES-a? Nie, mam podróbę, taką z serwisu aukcyjnego, to kiedyś dorwałem za 5 dych. Minus jest tego taki, że tej długości masz kabel, kuźwa odpada, nie? Ale jest komplet, jest pistolecik, można strzelać do kaczek i w ogóle, nie? W ogóle to strzelanie do kaczek, ty. Ty w to wierzysz, że tym pistoletem można było zestrzelić te kaczki na tym telewizorze?
Że to reagowało, tak? To działało na starym typie telewizora, na takim telewizorze już nie zadziała, bo już to przerabiałem. I nawet wiem, mogę ci wytłumaczyć, tylko nie wiem, kto by chciał słuchać technicznej papki w tej chwili, jak to działało. No dobra, nie, ja cały czas byłem przekonany, że to, wiesz, ściema, nie? Nie, bo... ale w zasadzie mogłeś sobie strzelać w sufit i tak tą kaczkę zastrzeliłeś. Nie, ponieważ w pistolecie znajdowała się czujka, światłoczuła, a w momencie, jak strzelałeś do kaczki, to tam, gdzie jest kaczka, robi się biały kwadracik. Jeżeli to białe widział pistolet, to wtedy trafiłeś tą kaczkę. A w ten sposób? Tak, okay, no to trzeba po prostu w ten sposób patrzeć na to, nie? To wszyscy już teraz będą wiedzieli, nie? No. Co jeszcze pamiętasz z zabaw, z takich zabawek z dzieciństwa, takich, wiesz, gadżetów, nie? No czy wiesz, jeszcze miałem coś takiego jak żelaźniaki. Niektórzy to resoraki nazywają. Takie samochodziki. A, samochodziki. Ja pamiętam, bo... moja córka do dzisiaj ma te po mnie. Z kuzynem kiedyś w ogóle, wiesz, lakierem do paznokci, nie? Przemalowywaliśmy te samochodziki. Ale były różne akcje. No, naprawdę. No. Z czasem szyby wyjmowaliśmy, nie? Robiliśmy kabrioleta, nie? Ja mam te matchboxy. Najstarszy matchbox, jaki ja posiadam, jest z 74 roku, z tego co pamiętam. I jeszcze dycha. O! No. No, że kiedyś to robili zabawki. No, wiesz co, w ogóle kiedyś te pamiętam takie zabawki jak Action Man. Były. Hot Wheelsy są cały czas, nie? No Hot Wheelsy są, Majoret czy jakoś tak też są. Tak. Okay. Ale Matchboxy też widziałem ostatnio gdzieś. Więc to też nie jest tak, że ich nie ma, tylko po prostu, wiesz, nie wszędzie je dostaniesz, nie? Zresztą Matchbox, tego co ja pamiętam, chyba Mattel przejął, nie? No, że wiesz, Barbie Corona i takie sprawy. Aha. Więc wiesz, to jest takie tak korpo wielkie, nie? Coś, za czym ja byłem bardzo szalony za dzieciaka. Za Barbie? Lego! A, tak. Lego, i to było nie do dostania często, nie? No, a pamiętasz jakąś prasę z dzieciństwa, której już nie ma na przykład? Daj mi chwilę, zastanów się. Popcorn. Popcorn, brawo. Brawo jest. Nie, jest. Jeszcze jest nawet brawo girl, brawo twist. Poważnie? No, kurde, ja prowadziłem salon prasowy, no. No kurde. No, jeżeli chodzi o firmę Brawo, to ja tylko pamiętam, że swego czasu mieli gazetkę pod nazwą Tube News. Tube News. Kojarzę. A wiesz, że w jednej z gazetek moja facjata się nawet pojawiła. Tak. O. A to ogólnie nie jest stara pozycja. Ale wiesz co, niedawno, nie, to wychodzi. Wiesz co, ona już nie wychodzi, bo się okazało, że w tej chwili po prostu ona nie nadążała za trendami. YouTube za szybko się zmienia. Jeszcze. Pytasz o prasę. CD Action. Jest? Jeszcze. Ja wiem. Jest, ale, bo jestem akcjonariuszem. Ale CD Action uwielbiałem, nie? Uwielbiałem CD Action, uwielbiałem PSX Extreme, nie? A kojarzysz Świat Młodych? Nie, ale kojarzę Świat Wiedzy. Świat Wiedzy to była taka... W tej pierwszej wersji... To była taka niekończąca się zbieranie na Wikipedii, która się nigdy nie ale kończyła. Ale w zasadzie brakowało mi tylko chyba 6 numerów. Ale i tak to, miałem wszystkie, naprawdę. To by ci kolejne wyrzucili i tam to rozwalili. Także wiesz, a wracając do Świata Młodych, to była gazeta, która się 3 razy w tygodniu pojawiała. Na początek była dodatkiem do Sztandaru Młodych, później się uniezależniła. I to było na takiej zasadzie, że to była gazeta harcerska, nie? I tam pal licho te wszystkie artykuły, nie? Ale zawsze z tyłu były komiksy. Tam Tytus, Romiki Atomek, wiesz, Kleks, Pióro kontra Flamaster, takie akcje, nie wiem, czy kojarzysz, nie? W Celeranku później. Kojarzę. A właśnie taki program 5-10-15 na przykład. Albo Rower Błażeja. Pamiętasz takie rzeczy, jak w telewizji leciało? No wiem, że ty już nie byłeś w tym wieku, co ja. Nie, no słuchaj, 5-10-15 ale... pamiętam. Nawet wiem, kto muzykę robił startową do tego. Kto? Kombi. A Kombi? Przez jedno i. Jeszcze w takim pierwotnym składzie. No, nazwijmy to pierwotnym. zresztą tylko jako ciekawostkę, motyw z 5015 zaczyna każdy koncert Sławka w tej chwili. Także tak to wygląda, nie? Oni po prostu udostępnili przez jeszcze... kilkanaście lat to było wykorzystywane. Jeszcze pamiętam, rap pana japy, rap pana japy, rap. Rap pana japy, pana japy, rap pana japy, rap pana japy, rap. O. Pan Japa. Był pan. Albo... Japa. No, śmieszny gościu, kurde, on miał taki fajny styl bycia.
Teravite potem reklamował, wiesz, z tymi krowami. Tak, pamiętam, nie. Teravita smakowita, coś takiego. Tak, Teravita, no, czekolada znakomita. Jo. Tak, jakoś tak to było, to też była fajna reklama. Ale ten... A pamiętasz taki serial polski z gatunku science fiction, co jak na polskie warunki... Segala? Ewenement... Nie. Wow. Jak? Wow. WoW pisało się. Nie. Wow. 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 Hej, wow. Hej. Mam na imię Jim. Co słychać? Jim. To był serial o tym, jak wirus komputerowy wyszedł z komputera i taki, kurde, wiesz, taki śmieś taki. Ja wiem. No. Ale... A kojarzysz Segalę? Jo. To też było. Ale to była koprodukcja, polsko jakaś tam, z tego co pamiętam. Ja wiem, nie, no generalnie po polsku tylko gadali. Tak, to chodzi o to, że koprodukcja w sensie producencka, nie? Bo to, że tam gadali po polsku, to tam wiesz, nie? No, ale tam to były było, jeszcze inne, wiesz, to było też ekstra, ja uwielbiałem, albo Yatamana uwielbiałem oglądać. A to już Polonia 1 widzę. Tak, tak, generał Daimos, rycerze Zodiaku. No, wiesz. Slayersi. No ja akurat najbardziej pamiętam MacGyvera, nie? Wszystkie sezony wyemitowali tam. A. Jako piersi albo... A to leciało zawsze po Dragon Ball. Albo drużyna A, albo MacGyver. Ale Dragon Ball leciał na RTL 7. Nie, tak. Na Polonii 1 nie. też. Nie. Nie? Poczekaj. Robiłem ciekawostki, więc no na świecie sobie. Polonii 1? Aha, bo na Polonii 1 leciał kapitan Tsubasa. Tak. W ogóle na Polonii 1 była taka akcja, że tam miałeś anime japońskie z dubbingiem włoskim i na tym polski lektor, nie? Tak, taka albo akcja. Po francusku Dragon Ball, wiesz, To był RTL 7. Dragon Ball Z. No, RTL 7, który następnie został przemianowany na TVN 7. Do dziś mnie rozbraja, jak w ogóle Piccolo można nazwać szatanem serduszko. No, jak widzisz, Polak potrafi. No Piccolo to, z tego co pamiętam... To jest szampan dla dzieci. To też. Ale to chyba chodzi o to, że malutki. Tak. No. Bo dziwnie pewnie by było, gdyby się gościu nazywał malutki. No, ale to jest, mi się wydaje, częsty azjatycki taki, wiesz... Tekst. No nie, tekst. No wiesz, oni mają swoje ksywki tam, nie? No, ale wiesz, nie. Na przykład tam występowała ta postać, która miała na imię na przykład Bulma, nie? No to na przykład to jaka Bulwa, kurde, nie? Albo było jeszcze postać Krillan, to tam wiadomo, nie? Był ten tam. Genialny żółw? Genialny żółw, kurna. I ten gościu taki z zalaskami się rozglądał. Ale najlepsze jest to, że my normalnie, wiesz, dlaczego takie nazwy? Bo my generalnie chyba przetłumaczaliśmy z francuskiego, bo było Le Tour de Genial, nie? No tak, nawet tak, w piosence, tak, w openingu, nie? Ale tak naprawdę to on się nazywa Kame. Kame. Tak. I od niego się wzięło to Kame. Kamehama, no, bo to jest no, jego technika. Kurde, jakimi znawcy jesteśmy. No. No, Dragon Ball, którego pamiętam, nigdy się nie mógł, że tak powiem. Ja mam wszystkie części Dragon Balla gdzieś na DVD zgrane. Nie? No nigdy nie mógł się nudzić. To no. Wiesz co, Dragon Ball to można przyrównać do takiej mody na sukces w wersji anime, bo tego tam kurna nastukali odcinków ostro. Scena jak są go z Frezerem. Cały tydzień trwała. I to ten moment, gdzie tam Frezer wyrzuca, wiesz, ten pocisk tam w stronę planety Namek, nie? I to trwa chyba 30 odcinków. To 5 minut, za 5 minut eksploduje cały ale Namek. Ale spójrz, jak się na wszystkich szczegółach skupili. No, naprawdę. No. Także wiesz, no tutaj ja ci powiem, że... Albo już go się ładował 15 odcinków, nie? No. I coraz mocniejsi, a później później wrogowie łączyli siły, bo był jeszcze większy wróg. Tak, i jest moja ostatnia faza. Później były te całe tam, wiesz, dzieciaki, co tam, kurde, wiesz, łączyli siły i się, kurna, jednym ciałem stawali. To było scalenie, no. No, było tego tam od cholery, nie? Także... Dobra, ja myślę, że my zmierzamy do końca, bo a propos scalenia, my tego nie scalimy wszystkiego w całość, tak będziemy, kurczę, jeszcze gadać trochę dłużej. Było nam niezmiernie miło znowu dla was tutaj se pogadać. Zostawcie łapkę. Jakiś komentarz wpiszcie, jeżeli do tego miejsca dotrwaliście, to napiszcie, nie wiem, stolik,
O, w komentarzu. Ja na przykład często lubię sobie zerkać w komentarze i na przykład nie. No, może, my je czytamy, bierzemy pod uwagę. Jeżeli coś fajnego nam zaproponujecie, to poruszymy tego. Na pewno, na pewno. No, nie myślcie sobie, że jak już coś tam napisaliście i nie poruszyliśmy tego, no że to nie było fajne, nie? Fajne jest to, że nam piszecie komentarze. No, wracając do punktu wyjścia, dosłownie wyjścia, no my chcemy już sobie pójść. Tak, w toaleta wzywa i tak dalej. Tak jak to mówił mój wujek, idziemy spać, bo goście chcą iść do domu. No. Znaczy ja słyszałem inną wersję, jak przychodził gościu do domu zmęczony i tam do żony przyszła jakaś koleżanka, nie? To on zawsze oferował kawa, herbata, płaszcz. Dobre. Okej, dzięki wam wszystkim serdecznie. To był kolejny odcinek Gatki Szmatki. Siema!